Rysuj z niedźwiadkiem. Jak narysować pieska? Witajcie, kochane dzieci! Jestem niedźwiadek i bardzo lubię rysować. Dzisiaj nauczymy się, jak narysować pieska. Pieski to bardzo fajne zwierzątka, które gdy są wesołe, to merdają ogonkiem. Pieski bardzo kochają swoich opiekunów i są najwierniejszymi zwierzętami. To dlatego mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Narysujmy więc naszego psiego przyjaciela. Przygotujcie ołówek, kredki, gumkę i kartkę papieru. Jeśli wszystko już macie, to możemy zaczynać. Zaczniemy od narysowania owalu. To będzie główka pieska. I drugiego owalu wewnątrz. To będzie mordka naszego piesia. Jedno oczko. Drugie oczko. Nosek. I uśmiech pieska. Ten piesek ma na imię Urwis, bo lubi porywać kapcie swojego opiekuna. Narysujmy Urwisowi wysunięty języczek. O, tak. Brakuje nam jeszcze uszek. Jedno uszko. Drugie uszko. Bardzo dobrze. Mamy już całą główkę pieska. A teraz tułów. W ten sposób. I jeszcze kreseczka w środku. Jedna nad nią, lekko zaokrąglona. W ten sposób narysowaliśmy pieskowi łapki. A teraz jedna stópka. Druga stópka. I paluszki pieska. Raz, dwa. Raz, dwa. Przednie łapki są już gotowe. Jeszcze tylko tylnie. Z jednej strony rysujemy stópkę, paluszki i kolanko. I z drugiej strony tak samo. Stópka, paluszki i kolanko. Brakuje nam jeszcze ogonka. Nasz piesek jest zadowolony i merda ogonkiem. Teraz pozostało nam jeszcze tylko pokolorować pieska. Ty pokoloruj go jak chcesz. Ja głowę, tułów, nogi i ogonek pokoloruję na pomarańczowo. Uszka, pyszczek i stópki pokoloruję na jasno-żółto. A języczek na różowo. O, proszę, piesek gotowy. Zgodzicie się, że nie było to takie trudne? Pokażcie rysunek mamie i tacie. Na pewno będą z was dumni. Ja też ciekaw jestem waszych rysunków. Wyślijcie mi ich zdjęcia na mój adres e-mail, w tytule wpisując swoje imię oraz imię waszego pieska. Rysowanie to świetna zabawa. Wam też się podoba? Kliknijcie w ikonki misia lub domku, jeśli chcecie narysować coś jeszcze. Serdecznie zapraszam!